Dzień dobry, kochani. Witajcie serdecznie w środę. Dzisiaj mamy 11 września 2024 i w moim kalendarzu pisze, że dzisiaj jest pierwsza kwadra imieniny Jacka i Piotra. A jeżeli jeszcze ktoś ma dzisiaj imieninki, urodzinki, to kochani, wszystkiego dla Was najlepszego. Być może w moim kalendarzu nie ma. Może któraś panienka dzisiaj obchodzi swoje kolejne 18 urodziny. Wszystkiego najlepszego. Kochani, chyba muszę zrobić przerwę, bo zaczyna się remont u mnie u góry. Nie wiem, czy usłyszycie, czy nie, ale wylosuję kartę dla urodzinowych i dla imieninowych, bo chciałabym, żebyście usłyszeli. Postaram się. Kochani, urodzinowi, imieninowi, to jest dla Was, a to jest dla każdej osoby, która jest ze mną, zostawia mi łapkę co rano, słucha mnie, pije ze mną kawę. Ja już po kawie, kochani, ja już po kawie, bo to już się po prostu u nas dzieje. Także spokój dla moich urodzinowych i imieninowych. Macie odbicie lustrzane, ale spokój dla Was. Zapanujcie nad chaosem. Przyjmijcie ze spokojem fakt, że nie znacie odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeżeli chodzi o nas, możliwości, proszę Państwa, a karta możliwości mówi, żeby uwolnić się od przeszłości. Kiedy pozwolicie jej odejść, zrobicie miejsce na to, co ma nadejść. Także dla Was możliwości. No ja mam nadzieję, kochani, że ja dzisiaj Wam zrobię tą kartę dnia, bo już nie wiem, o której wstawać, o której zaczynać. Kochani, tasuję karty i zobaczymy, jaka to karta dnia będzie dla mnie, dla Ciebie. Jeżeli zobaczycie ten film jutro, pojutrze, bo Wam przeleci, nie wiem, nie będziecie mieć czasu, ktoś Wam będzie przeszkadzał, tak jak mnie w domu, no to ta karta też będzie obowiązywać na ten dzień. Tak? Horoskopy na wrzesień są, proszę sobie na playlistę wejść, jesteśmy w nowym roku osobistym, od 3 września jest filmik, jeżeli ktoś nie wie, jak obliczyć, w zeszłym tygodniu go zrobiłam, proszę Was bardzo, żebyście sobie tam zajrzeli. Ja, kochani, przekładam, Wisielec. Dla nas dzisiejszą kartą dnia jest Wisielec. Słuchajcie, normalny człowiek stoi na nogach, a ten człowiek wisi do góry nogami. I co by to mogło oznaczać? Oj, przykleiło mi się. Dam sobie tutaj. Co by to mogło oznaczać? No dla mnie... Tak dla mnie to, kochani, karta mówiąca, że trzeba zwolnić. Za dużo się działo, za szybko chcieliśmy. Zwolni dzisiaj. Przypatrz się komuś, czemuś. Zobacz sytuację, jakbyś był obserwatorem. Zobacz z innej perspektywy, z innej strony. To nie jest dzień na załatwianie korzystne, bo może się okazać, że kogoś nie ma, że budynek jest zamknięty, wydział jest zamknięty, może pójdziecie do urzędu coś załatwiać, okaże się, że nie ma Waszej teczki. To jest taki dzień, który nas spowalnia, ale może to Ty masz dzisiaj właśnie spowolnić. Dlaczego? Dlatego, że może masz nie szaleć, nie szarżować. Może powinnaś, czy powinieneś się przyjrzeć obecnej sytuacji, w której się znajdujesz. Może to jest dzień, kiedy nie umiesz dokonać wyboru, więc go dzisiaj go nie dokonuj, przepraszam, jak się jąkam, bo już się denerwuję, że za chwilę wiertarka będzie. To jest dzień, kiedy czekamy na wiadomości, one nie przychodzą. To jest dzień, kiedy chcemy za wszelką cenę, a nic nam nie wychodzi. Ktoś, czyjeś działania nas spowalniają. To jest też karta zodiakalnych rybek. Może ten dzień będzie ważny z osobami spod znaku ryb. Moim zdaniem dzisiaj
to, co chcieliśmy pozałatwiać szybko, tak szybko nie pójdzie. Potrzeba czasu, potrzeba zastanowienia. Ta sytuacja może, która się wydarzyła, specjalnie los cię zatrzymał, bo nie jest dla ciebie dobra i góra widzi, że to, co się dzieje, to jest dla ciebie złe. Ta dwójka była, w którą ja, kochani, mam w tle czytania, ona by mi mówiła o tych trudnych wyborach. A tu karta wyraźnie mówi: nie dokonaj tego wyboru. Ty musisz, owszem, stawić czoła, ale musisz przemyśleć każdy krok, każde zachowanie. To jest dzień, kiedy czekasz na ten telefon, a on nie dzwoni. Czekasz na wiadomości o nowej pracy, od kogoś, może od notariusza, a tu mówią, że dzisiaj nie. Może to jest dobre, kochani, że dzisiaj nie. A może to ty masz powiedzieć: dzisiaj nie. Poczekaj, muszę pomyśleć. Może jutro. Może poświęć ten czas rodzinie, dzieciom. Dzieci zaczęły szkołę, przedszkola. Może to jest czas, kiedy widzisz, że... Zaraz zaczniemy, kochani. Może właśnie czujesz, że to jest czas, że zaczął się wrzesień. Twoje dziecko się słabiej czuje i musisz zostać w domu. A może... Tak sobie myślę, a może musisz wrócić do zdrowia. Zaopiekować się sobą, bo tutaj, kochani, może za dużo. Może teraz, kochani, mi się uda. Zostańcie w domu, odpocznijcie, jeżeli się da. Być może musicie zmienić perspektywę, być może musicie spojrzeć szerzej na wasz świat, zmienić punkt widzenia, zmienić opinię, może zagłębić się w głąb siebie, swojego myślenia, w głąb tego, czego jeszcze nie wiemy o nas samych, o innych. Niektóre talie pokazują nagiego wisielca, osobę, która jest naga, która jest obnażona. Może ktoś o tobie coś złego powiedział, może dowiesz się o jakiejś plotce i poczujesz się dzisiaj taka bezbronna, bezbronny. Nie rób nic, nie reaguj. Ja wiem, jak to jest, jak jest hejt. Może ty, drogi słuchaczu, słuchaczko, się z tym zetknęłaś. Ja powiem tak. Czasami takie zastanowienie się, co tutaj i co tutaj w główce, takie odejście od hałasu jest nam potrzebne, wyciszenie się. Nie idę na imprezę, nie idę po pracy poćwiczyć, pobiegać, po prostu odpuszczam, wyrzekam się czegoś na rzecz czegoś innego. To jest dobre. Może ktoś się zastanawia nad swoją tożsamością, może ktoś chce po prostu zniknąć, bo chce zobaczyć, kto do niego zadzwoni, kto do niego przyjdzie, w ogóle kto będzie pamiętał o nim, tak? Zobaczcie dzisiaj swoje rzeczy, sytuacje z innej perspektywy, z innej strony. Być może to nie ten zawód, być może to nie ten język, być może nawet to nie ten partner, nie ten człowiek, o którego zabiegacie. O którego, proszę Państwa, zabiegacie, a tutaj nie ma uczuć. Ile było tych wyrzeczeń z Waszej strony? Ile kierowaliście się rozsądkiem, a ktoś Was po prostu olewał? Może jesteś drugą opcją? Może wiesz, że jest ktoś inny i walczysz, non-stop walczysz? To ja Wam powiem tak. To jest właśnie dzień, żeby poznać siebie samego. Ile jeszcze jestem w stanie unieść, zrobić dla tego kogoś? Cierpliwość dzisiaj jest przede wszystkim bardzo wskazana i mam wrażenie, że jeżeli nie umiecie być cierpliwi, bo są osoby, które nie potrafią, ja jestem tym jak najlepszym przykładem, to powiem tak, nie doceniacie siebie, a powinniście. Cierpliwość. Poczujcie obowiązek, że musicie też coś zrobić dla siebie. Może nie musisz dzisiaj tworzyć filmów, może nie musisz dzisiaj po pracy brać tej pracy do domu i zajmować się pracą, a nie dziećmi. Może
ta praca, w której jesteś, nie daje ci satysfakcji, nie czujesz się wynagrodzona, wynagrodzony. Może weź sobie urlop, żeby poszukać innej, satysfakcjonującej ciebie pracy. A może to ta karta chce ci powiedzieć, to jest bardzo często karta alkoholików, proszę Państwa. Może mi się jeszcze uda, kochani, dokończyć. Przepraszam Was za te warunki. To jest karta nadużywania alkoholu. Może to Wy, może Wasi partnerzy, Wasi bliscy nadużywają. Ja Was bardzo proszę, jeżeli są takie osoby, to te osoby są nerwowe. Te osoby, moi drodzy, bardzo mi przykro, ale musicie po prostu od nich odejść, odsunąć się. Jeżeli to Was dotyczy, no to Wasz układ odpornościowy słabnie. Możecie popaść w depresję, możecie stracić pracę. Proszę się nad tym zastanowić, czy gra jest warta świeczki. Tak jak powiedziałam wcześniej, macie wybór. Czy być z taką osobą, czy może samemu nie zrezygnować. Jeżeli chodzi o miejsca, to jak widzę tą kartę, to mam wrażenie, że to jest poczekalnia. Mam wrażenie, kochani, że to jest poczekalnia. Może w szpitalu, może w jakimś miejscu, gdzie jest dużo ludzi i nic się nie dzieje. Czekamy na werdykt, czekamy na opinię. Także mogą to być takie zatłoczone miejsca, może i szpital. Kochani, ja chyba będę kończyć, bo ja nie dam rady. Zakończę dzisiejszą kartę dnia, bo po prostu wiertarka chodzi cały czas, także bardzo, bardzo Was przepraszam, ale nie zostawię Was bez karty dnia. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe i mimo wszystko dostanę łapkę w górę. Życzę Wam cudownego dnia, życzę Wam wszystkiego pięknego. Dokonujcie mądrych wyborów, pamiętajcie, nie musicie się spieszyć. To jest dzień, kiedy nas spowolni, ale tylko po to, żebyśmy my coś dostrzegli. Los tak chce, widocznie musi się zatrzymać coś, żeby potem przyspieszyło i było lepiej dla nas wszystkich. Kochani, szczęśliwego dnia, wszystkiego dobrego. Jeszcze raz przepraszam za ten hałas i mam nadzieję, że jutro już będziemy słyszeć się w innych okolicznościach, innych warunkach. Ewentualnie nagram Wam późno wieczorem. Pa, pa!